Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o Bożym Dzieciątku i sztandarze Heroda. Zapraszam. Jesteśmy teraz w okresie Bożego Narodzenia, krótko po samym święcie Bożego Narodzenia, kiedy to ludzie spotykają się z rodziną, kiedy w zasadzie cała Polska świętuje to Boże Narodzenie. I o to mi w zasadzie dzisiaj chodzi. Mianowicie, wszystkie te osoby, które w jakikolwiek sposób popierają organizacje typu strajk kobiet. I tutaj naprawdę byłbym szczęśliwy, gdyby ten materiał dotarł również do takich osób, bo jestem ciekaw, w jaki sposób takie osoby mogą jednocześnie popierać organizacje typu strajk kobiet, które są za dobrowolną aborcją, to znaczy za aborcją na życzenie. Jednocześnie mogą takie osoby świętować święta Bożego Narodzenia. Moim zdaniem dla takich osób święta Bożego Narodzenia powinny być dniem najwyższej żałoby. Wtedy narodził się Pan nasz Jezus Chrystus, a to jest ten człowiek, który jest w cudzysłowie winny temu, że w naszej cywilizacji aborcja była traktowana przez wiele wieków jako zbrodnia. Pan nasz Jezus Chrystus jest tym człowiekiem, który jest w dużej mierze za to właśnie odpowiedzialny. To jego nauka sprawiła, że Kościół od samego początku potępiał aborcję w jakiejkolwiek formie. I teraz mnóstwo osób wyszło na te strajki, tak zwane strajki kobiet, pod sztandarem tej organizacji, która nazywa się Strajkiem Kobiet, która głosi jednoznacznie, że Kościół należy pozbawić wszelkich praw w życiu społecznym, ale to jest tutaj mniej istotne. I dwa, że należy doprowadzić do zalegalizowania aborcji na życzenie. I teraz w jaki sposób osoba, która na swoim profilowym zdjęciu na Facebooku zamieszcza te symbole związane z tą organizacją, czyli podpisuje się pod jej postulatami, żąda taka osoba prawa do aborcji na życzenie. W jaki sposób taka osoba może świętować narodziny Pana Jezusa, który jest tym, który jest odpowiedzialny za to, że tej aborcji na życzenie nie ma. I ja jestem ciekaw, jak to należy wytłumaczyć. To znaczy, w jaki sposób to się stało. Czy te osoby nie wiedzą, jakie postulaty ma strajk kobiet? Czy te osoby nie wiedzą, że Pan Jezus jest za to odpowiedzialny, że Jego nauka sprawiła, że w naszej cywilizacji mord na dzieciach jest zabroniony? Czy w jaki sposób te dwie rzeczywistości te osoby próbują sobie połączyć? I naprawdę, jeśli ogląda ktoś ten materiał, kto właśnie tak robił, to znaczy z jednej strony popiera strajk kobiet, a z drugiej strony świętuje święta Bożego Narodzenia, to jestem raz bardzo ciekaw, w jaki sposób próbuje to w swojej głowie połączyć, a dwa, zachęcam do refleksji na ten temat, w jaki sposób można te dwie rzeczywistości połączyć. Moim zdaniem dla takich osób, czyli dla najwyraźniej dużej części społeczeństwa, patrząc na takie poparcie właśnie w mediach społecznych tej organizacji, ogromna część polskiego społeczeństwa moim zdaniem powinna obchodzić 25 grudnia jako dzień najwyższej żałoby. Dzisiaj natomiast mamy święto świętych niewiniątek, tych dzieci, które zostały zabite przez Heroda, które Kościół traktuje niejako jako pierwszych męczenników. Dlaczego? Dlatego, że zostały zabite w zamian za Pana Jezusa. Oczywiście one nie mogły jeszcze dobrowolnie oddać swojego życia, bo były jeszcze tego nieświadome. Natomiast Kościół twierdzi, że skoro ktoś oddaje swoje życie, skoro zostaje zabity ze względu na Pana Jezusa, to Pan Jezus nie odmówi mu miejsca w niebie i dlatego czci te niewiniątka, te dzieci jako świętych w niebie. My dzisiaj obchodzimy to święto drugiej klasy, my,
katolicy. Natomiast dla tych osób, które noszą czy obnoszą się publicznie, na przykład w mediach społecznościowych, z proaborcyjnymi znakami, z symboliką, która krzyczy: ja chcę aborcji na życzenie, moim zdaniem dla takich osób, oprócz tego, że 25 grudnia powinien być dniem najwyższej żałoby, to dzień dzisiejszy mógłby być pewnego rodzaju ponurym świętem, nie ze względu na zbawione dusze tych niewiniątek, tylko ze względu na Heroda, dzieciobójcę, na Heroda, który bez wątpienia nadaje się właśnie na patrona takich organizacji typu Strajk Kobiet. Bo to jest człowiek, który uważał, że dzieci można zabić, jeśli jest jakaś potrzeba. Tak? Tutaj konkretnie była to potrzeba polityczna, jego własne interesy, tak? Czyli dosyć, znaczy myślę, że analogia jest naprawdę dosyć bliska, tak? Sytuacja życiowa sprawiła, że te dzieci trzeba było zabić. Herod tak uznał i dlatego postąpił w ten, a nie w inny sposób. I ta straszliwa zbrodnia, moim zdaniem, jak najbardziej nadaje się na święto właśnie takich ludzi, którzy noszą na swoich profilach w mediach społecznościowych ten znak tak zwanych strajków kobiet, tej organizacji, która domaga się możliwości zabijania nienarodzonych dzieci na życzenie. Herod również wydał taki rozkaz, który przewidywał, że zabić można, czy należy tylko te, które mają maksymalnie 2 lata, czyli już starszych nie było można zabijać i nie było trzeba i nie było można według niego zabijać. Ograniczenie czasowe również jakieś postawił, natomiast, czyli w jakiś sposób podobnie do tego, co mamy w przypadku aborcji. Pamiętajmy, że sam fakt urodzenia nie jest jakimś magicznym faktem, który nagle czyni taką granicę pomiędzy zlepkiem komórek a dzieckiem. Tak? Chwilę przed urodzeniem to nie jest zlepek komórek, a chwilę po urodzeniu to nie jest już dziecko. Tam nie ma żadnej magicznego, cudownego wydarzenia, które się w tym momencie odbywa. Oczywiście jest to absolutnie cudowne wydarzenie narodziny, natomiast nie, w żaden sposób nic nie wskazuje na to, żeby można było w tym momencie mówić o człowieku. A więc moim zdaniem te osoby, które właśnie popierają publicznie organizację proaborcyjną, taką, która głosi, że aborcja powinna być na życzenie, że kto chce, może zabić swoje dziecko najlepiej tuż przed samym narodzeniem jeszcze, a najprawdopodobniej jakbyśmy tak poczekali, dopuścili to i poczekali 50 lat, to będą pojawiły się postulaty, żeby móc zabijać również i po narodzeniu. Natomiast to w tej chwili nie jest najbardziej istotne, znaczy tendencja bez wątpienia będzie szła w tą stronę. A więc te osoby, które popierają taką organizację, jeśli ktokolwiek z nich obejrzy ten filmik, to zachęcam do refleksji na ten temat, w jaki sposób można połączyć obchodzenie Bożego Narodzenia z obnoszeniem się ze znakami, które nawołują do możliwości zabijania nienarodzonych dzieci. I dwa, te osoby, które są zdecydowane, że faktycznie chcą tej możliwości zabijania dzieci, wzywam do tego, żeby nie obchodziły świąt Bożego Narodzenia, żeby na swoim sztandarze umieściły Heroda dzieciobójcę i niech wszystko stanie się jasne, niech te jakby fronty w tej batalii o życie staną się jasne. Niech będzie widać, tak, stańcie z otwartą przyłbicą przed nami i powiedzcie: tak, my chcemy zabijać te dzieci, my za naszego patrona obieramy sobie tego Heroda, który omal nie zabił Pana Jezusa. I myślę, że dla takich osób jak najbardziej byłoby w ich mniemaniu to powinno być dobre, że gdyby się Herodowi udało zabić Pana Jezusa, no bo w końcu to właśnie Pan Jezus w dużej mierze jest odpowiedzialny za to, że aborcja jest zakazana i dzięki Bogu, to znaczy, że jest moralnie w naszej cywilizacji niedopuszczalna. I dzięki niech będą za to Najwyższemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.